cały czas wyciąga rękę do protestujących i my prezentujemy bardzo dużo dobrej woli. Cały czas jest oferta na stole, ta sama, która została przedstawiona Solidarności. Ta już została odrzucona przez ZNP. To jest cały czas oferta aktualna. Ona zakłada podwyżki szybsze niż wcześniej były zapowiadane. Nie 5%, a 9% we wrześniu, co razem z już dokonanymi podwyżkami byłoby znaczącą sumą, 16% w ciągu ostatniego roku. I jest również w tym porozumieniu zaoferowany dodatek przynajmniej 300 zł dla wychowawcy, 1000 zł dodatku dla każdego początkującego nauczyciela, nauczyciela stażysty. Pani poseł.